może przyjść jeszcze 75 byłych prezydentów i premierów i 48 marszałków Sejmu oraz 68 przewodniczących komisji, przepraszam, Rad Europejskich. Mogą mi mówić, co chcą, ale oni już byli. A teraz czas na to, co będzie. I na Polskę, którą ja zostawię mojej córce. Jeżeli chcecie iść ze mną w tę drogę, nikogo nie zachęcam w ten sposób, żebym namawiał. Podejmijcie sami decyzję. Wiecie, co robić. Wiecie, gdzie się dołączyć. Wiecie, co powiesić. Wiecie, gdzie wpłacić. Za chwilę będziemy mieli 4 miliony na koncie na tej zbiórce obywatelskiej. To jest najpiękniejszy wynik wyborczy, jaki można sobie wyobrazić. I pamiętajcie, wyobraźcie sobie wczorajszą debatę Newsweeka bez tego jednego okienka. Ten krajobraz. Wyobraźcie sobie Polskę 30 maja, podczas kiedy do urn pójdą tylko wyborcy Dudy i nie trzeba będzie sfałszować ani jednego głosu, żeby on wygrał i będzie miał prawo tak mówić. Choć my oczywiście nie będziemy mu wierzyć i nie będzie to naszym zdaniem legalnie wybrany prezydent. Ale jakaś część Polski będzie wierzyła, że to jest legalnie wybrany prezydent i wszystko będzie działo się tak, jakby był to legalnie wybrany prezydent. A z każdym kolejnym dniem sprzątanie tego syfu i nieszczęścia będzie nas później kosztowało więcej krwi. Wyobraźcie sobie, ile zrobiliśmy. I wyobraźcie sobie, ile możemy zaprzepaścić. Wyobraźcie sobie Polskę 30 maja. I sami sobie zapytajcie, jak chcecie, żeby wyglądała. Ściskam was wszystkich serdecznie. Jutro święto Konstytucji. Czytam ją codziennie. I chciałbym kiedyś zrobić Polskę która będzie właśnie taka. Jak będzie trzeba, to wszystko oddam, żeby właśnie taka była. Trzymajcie się ciepło. Zrobimy tę robotę.